Cześć moi mili, bardzo mi miło, że znowu zdecydowaliście się spędzić ze mną czas. Dziś przed nami jedna z najbardziej wzruszających historii, jakie będę miała Wam okazję opowiedzieć na moim kanale i również jedna z najbardziej znanych, bardzo często opisywanych historii, na podstawie której powstał film i historii, do której bardzo często i chętnie wracamy. I chcieliście wrócić do niej również na moim kanale. Często proponowaliście mi Agatę Mróz jako osobę, o której powinnam zrobić odcinek, ponieważ jej życiorys był niesztampowy. Była to osoba, która bardzo wielu ludziom otworzyła oczy na to, że choroba może przeszkadza w spełnianiu marzeń, ale na pewno nie jest powodem, by z nich rezygnować. Swoim życiem prywatnym udowodniła też dla wielu ludzi, że jest bohaterką. A jej mąż po jej śmierci mówił, że najważniejsze dla niego jest to, by jej historia, jej poświęcenie nie poszło na marne. Dlatego myślę, że warto wrócić do tej historii i jeżeli ją dobrze znacie, to zachęcam Was do tego, byście sobie ze mną ją wspólnie przypomnieli. A jeśli jakimś cudem jeszcze o niej nie słyszeliście lub słyszeliście pobieżnie, to bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście usłyszeli o tym, z jednej strony bardzo trudnym, a z drugiej strony bardzo pięknym życiorysie. Agata Mróz była jedną z najbardziej znanych i lubianych w Polsce siatkarek. Odniosła dla naszego kraju wiele sukcesów i pewnie odnosiłaby je dalej, gdyby nie śmierć, która pokrzyżowała jej plany. Nie tylko te zawodowe, niestety. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek, a wcześniej zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału, jeśli odwiedzacie mnie regularnie, a to co robię Wam się podoba. Agata Mróz Olszewska przyszła na świat w Dąbrowie Górniczej 7 kwietnia 1982 roku. Szybko jednak rodzina przeprowadziła się do Tarnowa. A to, że Agata zajmowała się sportem, nie było przypadkowe. Cała rodzina uwielbiała sport, rodzice od najmłodszych lat zarażali nim dzieci. Siostra Katarzyna także później została zawodową siatkarką, a brat Agaty Paweł zawodowym koszykarzem. Rodzice wspierali dzieci, Agata często w wywiadach mówiła, że zawsze mogła na nich liczyć i polegać. Jej talent został dostrzeżony szybko. Zdecydowała się też szybko na siatkówkę. Trenowała już jako dziewczynka, a w wieku 13 lat zaczęła odnosić pierwsze sukcesy i zwrócono uwagę, że jest to zawodniczka, która może się tym kiedyś zajmować zawodowo. Już w wieku 15 lat wyprowadziła się z domu w Tarnowie i przeniosła do szkoły mistrzostwa sportowego w Sosnowcu. A już będąc w trzeciej klasie liceum odniosła swój pierwszy duży sukces. Reprezentacja Polski. Kadetek wywalczyła wówczas złoty medal podczas meczy. Agata Mróz była kapitanem reprezentacji. Niestety, 2 lata później dowiedziała się, że jest ciężko chora. Dla takiej młodej, sprawnej dziewczyny, która żyje sportem, było to bardzo abstrakcyjne doświadczenie. Agata przyznawała, że miała nadzieję, że chorobę udaje się pokonać w tydzień, jak grypę. Załamałam się zupełnie, odeszłam ze szkoły, bo lekarze nie pozwolili mi grać. Moje życie przebiegało od jednej wizyty lekarskiej do drugiej. Wspominała jednak po latach, gdy niestety nie udało się choroby tak szybko pokonać, jak w swojej nastoletniej naiwności zakładała. W 2000 roku musiała przerwać treningi. Dokończyła jeszcze 3 klasę i wróciła do Tarnowa. Jednak nie poddała się, mimo że było jej bardzo trudno. Sama przyznawała, że czuła się jakby wygrała walkę z przeznaczeniem, kiedy udało jej się po 3 latach wrócić do sportu, w co niewiele osób wierzyło. Wiele osób podziwiało też to, jak była silna, a o swoich problemach, o tym jak cierpi, mówiła tak, jakby bolał ją brzuch, bo zjadła coś nieświeżego, albo bolałaby ją głowa z powodu migreny. Nie wyolbrzymiała problemów, ale wyolbrzymiała swoje marzenia i potem te stawały się faktem. Gdy pierwszy raz usłyszałam, pomyślałam, że przejdzie mi za tydzień, no ale nie przeszło. No to za miesiąc, za pół roku, za rok. Przecież dobrze się czuję, ale choroba z początku uśpiona zaatakowała organizm. Po dłuższej przerwie rozpoczęła treningi w drużynie Serii B polskich rozgrywek siatkarskich kobiet w akademickiej drużynie Ostrowca Świętokrzyskiego. I mimo, że byłam miłą, bardzo ciepłą dziewczyną, tak ją wiele osób wspominało, nie da się ukryć, że miała bardzo mocną osobowość. Być może właśnie ta osobowość sprawiła, że później osiągała największe szczyty, mimo swoich problemów. Imponowała ogólną sprawnością, ale początkowo koleżanki nie chciały z nią grać, bo nie potrafiła prawidłowo odbić piłki. Robiła jednak szybkie postępy, wspominał jej trener Krzyżanowski. I zdecydowano się powołać ją do kadry seniorskiej, co było dla niej wielkim sukcesem i wielkim osiągnięciem. Wywołało też to spore poruszenie, bo jej drużyna nie była znana. Mówiono, jak to powołuje się do kadry taką nieznaną dziewczynę z nieznanej drużyny.
I to był błąd, bo jednak dostrzeżono w niej wielki potencjał, który później sprawdził się również na arenach międzynarodowych. Była jednym z filarów podczas zwycięskich Mistrzostw Europy w 2003 roku. Była sprawcą sukcesu. Stałam na podium i płakała, wspominała. Nie dlatego, że zdobyłyśmy mistrzostwo, ale że spełniłam nieosiągalne. Gdybym w wieku 17 lat skończyła karierę, kto wie, może byłabym zdrowa, ale nie przeżyłabym takich chwil. W tamtym momencie wydawało mi się, że Pan Bóg pozwolił, żebym złapała go za nogi. Jednak choroba nie odpuszczała i mimo, że widzieliśmy sprawną, zdrową, szczęśliwą dziewczynę odnoszącą sukcesy, które są nieosiągalne dla wielu zdrowych ludzi, ona dalej chorowała, choć wtedy, kiedy miała ten medal na szyi, wierzyła, że wszystko będzie dobrze. Wierzyłam, że choroba mnie nie pokona. Niestety, przed kolejnym czempionatem Starego Kontynentu w Chorwacji poczułam, że znów coś jest nie tak. Miałam słabsze badania krwi, szybciej się męczyłam. Na boisku może nie było tego widać, bo starałam się jak mogłam, ale kiedy rano wstawałam na trening, czułam się jak zdjęta z krzyża. Jej sukcesy sprawiły jednak, że interesowały się nią czołowe kluby. I na dodatek nie tylko polskie. Agata zdecydowała się przyjąć propozycję klubu Stal Bielsko-Biała. Wywalczyła następne Mistrzostwo Polskie w 2004 roku i Puchar Polski w latach 2004-2006. Była też oczywiście wielokrotną reprezentantką Polski. Wywalczyła kolejny medal na Mistrzostwach Europy w 2005 roku. W zespole Grupo Morfia w 2002 roku, a następnie w 2007 zdobyła mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Wtedy, kiedy podpisała kontrakt z tym klubem, nieświadomi jej problemów zdrowotnych, kibice często ją krytykowali. Nie mogła pojechać na mundial, a dla pieniędzy gra w klubie. Czytałam te opinie z żalem i smutkiem. Tym, którzy mnie krytykowali, nie życzę, żeby ich dotknęły podobne problemy do moich, mówiła wtedy siatkarka. Bo bardzo często wam mówię, że po pozorach nie należy oceniać. Niestety często to robimy. Przeczytamy tytuł w internecie i wydaje nam się, że wiemy wszystko o czyimś życiu. Nawet jeżeli za zamkniętymi drzwiami czyjegoś życia odgrywa się taki dramat, my wiemy najlepiej, co powinien robić ze swoją karierą, życiem i marzeniami. Przykre to. A w tym czasie hiszpańscy lekarze nie zostawiali złudzeń naszej siatkarce. Wróciła do domu, do Polski z pucharami, ale także z diagnozą, że szybki przeszczep jest konieczny, by uratować jej życie. Po raz kolejny musiała porzucić swoją największą miłość i przerwać karierę. I mimo, że dla wielu byłby to kolejny powód do załamania, ona potrafiła cieszyć się życiem. I kiedy kariera na chwilę się zatrzymała, znalazła także miejsce na wielką miłość, która przyszła do jej świata niespodziewanie. Poznała swojego przyszłego męża, Jacka Olszewskiego. Było to na stoku narciarskim. Spotkaliśmy się na stoku w Szczyrku. To był dzień, kiedy pierwszy raz w życiu założyłam narty na nogi. Nie można było mnie nie zauważyć. Szybko znaleźliśmy wspólny język. Nie mogliśmy się rozstać. Grałam wtedy w Bielsku-Białej. On przyjechał ze znajomymi na tydzień do Szczyrku, mówiła w jednym z wywiadów. A miłość między nimi pojawiła się bardzo szybko. Agata często mówiła, że w jej przypadku niczego nie planuje, ale niczego też nie może odkładać na później. A miłości zdecydowanie. Rano trenowałam, jechałam do Szczyrku choćby na obiad, a potem wracałam znowu na trening. Od początku czuliśmy się dobrze w swoim towarzystwie. Samo to coś znaczy, że po tygodniu znajomości zaryzykowałam podróż nocą w zamieci śnieżnej do Warszawy, żeby znowu go zobaczyć. Po meczu w Kaliszu wsiadłam w dresach do samochodu i ruszyłam. Nie wiedziałam nawet, gdzie mieszka. Dojechałam o 4 nad ranem, wykręciłam numer komórki i modlę się, żeby odebrał. Odbieram, mówię, cześć, jestem w Warszawie, spotkamy się? Wtem wszystko szybko się potoczyło. Od chwili, kiedy zachorowałam, nie odkładałam już nic na później, niczego nie planuję. Nauczyłam się żyć tu i teraz, mówiła. Niedługo później para podjęła decyzję o ślubie. Pobrali się 9 czerwca 2007 roku. Jednak niewiele mieli czasu, by się sobą nacieszyć, dlatego że stan Agaty diametralnie się pogorszył. Mimo wszystko, mimo tych problemów, Agata znowu z optymizmem patrzyła w życie. Skupiała się na pozytywach tego, co ją w życiu spotyka i mówiła, że miłość ją uskrzydla, choć była bardzo zmęczonym aniołem. Nie cieszyłam się superciuchami, tylko tym, że mój mąż Jacek wstaje rano i śpiewa. Moje życie w chorobie to balansowanie na cienkiej lince nastrojów. Zatem chwytałam się tego, co błahe, prawdziwe. Takie zwyczajne sprawy, ale dla nas wielkie, odpowiadała. Jacek Olszewski był osobą, która pojawiła się w życiu Agaty, mam wrażenie, nie przez przypadek, bo w każdym etapie tego związku sprawdził się rewelacyjnie. W wywiadach wspominał, że przez 2 wspólne lata pokłócili się może raz. Razem przeżywali wszystko, wszystkie problemy, smutki, radości i cieszyli się każdą chwilą, którą mogli spędzić. Nie mieli czasu na wielkie randki, ale doceniali nawet to, kiedy w szpitalu mogli zjeść pizzę przy świeczce.
Tak jak już Wam wspomniałam, w 2007 roku Agata Mróz z powodu swojej choroby przerywa karierę. O swojej chorobie natomiast mówi otwarcie, bo jak sama przyznała, chciałaby też dać trochę wiatru w żagle innym cierpiącym na nią osobom, dla których na pewno była wzorem. Osobą, która pokazywała, że można spełniać marzenia i żyć normalnie z tą bardzo przytłaczającą informacją, która cały czas nad człowiekiem wisi i zapewne nad tą wielką niepewnością, co będzie dalej. W Polsce niewiele mówi się o chorobach szpiku, przeszczepach. Agata to zmieniła, wspominał później jej mąż. Otrzymywała wtedy wielkiej rangi nagrody, odznaczenia, takie jak Złoty Krzyż Zasługi w 2005 roku, Osobowość Polskiej Siatkówki w 2007. Staram się żyć każdym dniem, cieszyć tym, co przynosi, myśleć o tym, co dobre, a nie co złe, bo tak jest łatwiej. Nie przejmować się tym, co było, ani tym, co mnie jeszcze czeka. Wiadomo, że to nie jest proste, ale nie wybiegam daleko w przyszłość. Najdalej dzień, dwa. Żyję chwilą. Dużo przeszłam i to mnie nauczyło, że nie warto wszystkiego planować. Życie i tak pisze swój własny scenariusz. I sama wspominała, że mąż nie tylko ją wspierał, jak wcześniej robili to rodzice, ale także bardzo motywował. To dla niego dalej chciała żyć. Stoi za mną cały czas. Jacek jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Skoro on tak we mnie wierzy, to ja przecież nie mogę go zawieść. Nie wiem, czy sama bym dała radę. Jacek był moim łącznikiem ze światem zewnętrznym. Chwilami tarczą obronną, mówiła w 2008 roku. Mój organizm jest nieprzewidywalny. Nauczyłam się, że pewne symptomy wyolbrzymiam, a inne wręcz przeciwnie, ignoruję. To ciągłe balansowanie na krawędzi. Skala reakcji i odczuć jest ogromna, dlatego jest dużo niespodzianek. I mówiła, że walczy dla rodziców, dla rodzeństwa i dla męża. Ale potem wszystko się zmieniło, bo okazało się, że Agata jest w ciąży. Gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, poczułam niesamowitą radość. Lekarze jednak byli w szoku, kiedy dowiedzieli się o tej informacji. Z tego powodu, że przecież siatkarka miała zaplanowaną operację, przeszczep szpiku kostnego, który miał ratować jej życie. Ciąża bardzo obciąża nawet zdrowy organizm. W tej sytuacji było to ogromne ryzyko. Szokiem ta informacja była również dla jej męża. Jestem w ciąży. Po drugiej stronie krótka cisza i śmiech. Myślał, że to żart. Zadzwoniłam do lekarki, która też była zaskoczona, ale żeby mieć stuprocentową pewność, wysłała mnie na badania. Już miałam wyznaczony termin operacji, 22 listopada. Pojechałam wcześniej na kwalifikacje do Katowic tylko po to, żeby powiedzieć, że niestety muszę to przesunąć, bo jestem w ciąży. Komisja lekarska zamarła. Nikt wtedy nie był na to przygotowany, mówiła w wywiadzie dla Wiwy. Lekarze sugerowali, by Agata Mróz zdecydowała się na usunięcie ciąży, by ratowała siebie. Tłumaczyli, że przecież jeszcze będzie mogła mieć dzieci. Ale Agata była nieugięta. Termin przeszczepu został przeniesiony. W 9 tygodniu zobaczyłam na USG tę maleńką kijankę i od razu zaczęłam szukać kontaktu z hematologami, którzy poprowadziliby moją ciążę. Byli lekarze, którzy sugerowali, że powinnam ją usunąć. Najpierw czekałam na właściwego mężczyznę, a kiedy już byliśmy z Jackiem po ślubie, to skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie rozmawialiśmy o dziecku. Nie planowaliśmy tego, ale też nie broniliśmy się. Ostatnią szansę miałam przed przeszczepem. A Agata, mimo że w jej życiu, jak widzicie, nie brakowało trudnych chwil, trudnych decyzji, to sama nie myślała tylko o sobie, ale wspierała także nadal innych chorych. Potrzebna jest krew, prosiła, ale nie tylko dla mnie. Sama nie jestem w stanie przyjąć tyle, ile zostało oddane. Mam rzadką grupę, BRH-, ale potrzebny jest każdy jej rodzaj. Nie dla mnie, dla innych. I ten apel przekazały wszystkie media. I spotkał się on z ogromnym odzewem, zebrano wiele litrów krwi. Ciążę udało się szczęśliwie doprowadzić do momentu, kiedy dziecko mogło pojawić się na świecie. Zdecydowano się na poród najszybciej, jak to było możliwe. Lilka urodziła się 4 kwietnia. Cały naród pomógł mi donosić tę ciążę, mówiła, gdy urodziła w 7 miesiącu. Kiedy zobaczyłam Lilianę, zaczęłam płakać. Taka maleńka, 2 kg szczęścia. Cieszyłam się, że się udało, że jest z nami, że jest zdrowa. Widzę w niej Jacka, wykapany tata, mówiła w jednym z wywiadów. Nasza córeczka była czymś najwspanialszym, co Agatę w życiu spotkało, wtórował jej mąż. Liliana do końca życia będzie mi przypominała Agatę. I kiedy cały kraj liczył na happy end, niestety ten nie nastąpił. Nastąpił za to bardzo brutalny zwrot akcji, który odebrał wszystkim marzenia. Z Agatą, Jackiem i ich córką na czele.
Lekarze do końca szukali ratunku. Organizm nie produkował płytek krwi. Oprócz krwi zebraliśmy 200 tysięcy. W kwocie tej są pieniądze, jakie udało się wylicytować ze sprzedaży kalendarza z naszymi siatkarskimi złotkami. Bardzo zżyliśmy się z Agatą. Na zawsze zapamiętam ją w zaawansowanej ciąży, gdy promieniała szczęściem. Córeczka Liliana była jej największym skarbem, mówiła jedna z osób zaangażowana w zbiórkę. Agata zmarła we Wrocławiu na skutek wystąpienia posocznicy w efekcie wstrząsu septycznego po zabiegu przeszczepu szpiku kostnego. Wszystkie media podały te informacje, a fani byli wstrząśnięci. Agata Mróz, chora na białaczkę, wybitna 26-letnia siatkarka, zmarła wczoraj rano we wrocławskim szpitalu, 12 dni po przeszczepie szpiku kostnego i 2 miesiące po urodzeniu córeczki Liliany, informowano w mediach. I wiele osób wtedy zaczęło się zastanawiać, czy Agata podjęła dobrą decyzję, ale wszystkie wątpliwości rozwiał jej mąż. Agata nigdy nie żałowała decyzji. Powtarzała, że gdyby miała jeszcze raz wybierać, zrobiłaby tak samo. Liliana jest najwspanialszą rzeczą, jaka ją w życiu spotkała, wyznał jej mąż. I tak jak już słyszeliście, wspomniałam o tym, że Agata przeszła wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, przeszczep szpiku kostnego, który był udany. Dawczyni była z Niemiec. W czasie przeszczepu podawano jej preparat ze zdrowymi komórkami szpiku, czuła się dobrze. Liczyliśmy, że jej organizm podejmie pracę, zacznie wytwarzać przeciwciała. To była mocna, twarda dziewczyna. Na drzwiach jej sali cały czas wisiała kartka z nazwiskiem. Wierzyliśmy, że tu wróci, mówiła szefowa wrocławskiej kliniki transplantacji. Wszyscy trzymali kciuki, chociaż wiadomo było, że w takim przypadku umiera 4 na 10 pacjentów. Kiedy jednak przyszła sepsa, organizm nie miał już szans. Sportsmenka zmarła. A 9 czerwca 2008 roku rodzina, przyjaciele i kibice żegnali ją na cmentarzu w Tarnowie. Była to pierwsza rocznica jej ślubu z Jackiem Olszewskim. A mąż był przy Agacie do końca. Zabrakło nam szczęścia i czasu, aby szpik zachciał działać, mówił łamiącym się głosem na konferencji po śmierci żony. Wspominał jednak, że mimo, że jego żona zmarła, być może wiele osób dzięki niej przeżyje. Dała im wolę walki. Wiele osób zaznajomiła z problemami osób borykających się z białaczką. Wiele osób zachęciła do tego, żeby zgłaszali się jako dawcy szpiku kostnego. Prezydent Lech Kaczyński postanowił pośmiertnie odznaczyć Agatę Mróz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W jej rodzinnym mieście ogłoszono 2-dniową żałobę. Mimo, że taki scenariusz był możliwy, pan Jacek wspominał, że nikt nie jest przygotowany na odejście bliskiej osoby, szczególnie jeśli mówimy o kimś tak młodym. I kiedy mówimy o takiej historii, w której para zakochanych niestety nie mogła się sobą nacieszyć tyle, ile powinni. Nikt nie jest przygotowany na śmierć najbliższej osoby. Walczy się do samego końca i wierzy się, że będzie dobrze. Powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby się udało i żyliśmy dalej jak normalna rodzina. Podczas tej rozmowy obiecałem tylko Agacie, że w razie czego ja zajmę się dzieckiem. Nie wyobrażałem sobie, że oddam je komuś pod opiekę, bo sobie nie poradzę, tak jak jeden z wdowców, który oddał dziecko w rodzinie zastępczej, gdy nie dawał rady psychicznie, mówił. Wciąż widzę jej uśmiech, jej oczy, zawsze takie ciepłe. W Agacie urzekła mnie naturalność. Chciałbym, żeby ludzie o niej nie zapominali. Będę spokojny, że walkę swoją wygrała. Mam czasem takie wrażenie, że ona na mnie patrzy i widzi. I jak chce zrobić coś głupiego, to zaraz myślę. I co teraz powiedziałaby Agata? Może kiedyś odpowie mi we śnie, co myśli, czy dobrze sobie radzę. Czekam na to spotkanie. I tak jak wam wspomniałam, w 2012 roku powstał film biograficzny o Agacie Mróz pod tytułem Nadżycie. Główną rolę wcieliła się Olga Bołądź, a wtórował jej Michał Żebrowski. Również pan Jacek oraz córka Liliana pojawili się przez moment w filmie. Córka Agaty Mróz zresztą jest dzisiaj nastolatką i podobnie jak mama bardzo lubi grać w siatkówkę. Jest bardzo wysoką dziewczyną, więc może na tym polu odnosić wielkie sukcesy. Natomiast sama jeszcze nie zdecydowała, czy przypadkiem nie chciałaby swojej przyszłości związać z modelingiem. Tak samo jakoś wyszło, jak byłam mała. Poszedł do taty teraźniejszy trener i zapytał, czy nie chciałabym dołączyć do klubu. Wtedy jeszcze nie byłam pewna, że chcę grać w siatkówkę. Dopiero później uznałam, że chcę spróbować i bardzo mnie to wciągnęło. Niestety w życiu dziewczynki nie zawsze było wszystko w porządku. Nie tylko dlatego, że wychowywała się bez mamy, ale również dlatego, że jako córka znanej osoby, wszyscy wiedzieli, też znali tę historię, którą wam dzisiaj opowiedziałam, bardzo często spotykała się z hejtem, z bardzo przykrymi komentarzami od swoich rówieśników, którzy mówili, że jej mama zginęła przez nią, że gdyby nie jej narodzenie, jej mama pewnie by żyła. Kiedyś miałam tak, że brałam to do siebie i myślałam,
ale mam dużo przyjaciół i rodzinę. Oni mi mówili, że tak nie jest, bo dużo razy się tym martwiłam. Miałam z tym problem. Każdy zaprzeczał i mówił, dlaczego tak naprawdę żyję. Cieszę się, że mam takie osoby, powiedziała w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Lilianie życzymy wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że spełni się na każdym polu, na jakim będzie chciała. Czy będzie to siatkówka, czy będzie to modeling, czy jeszcze cokolwiek innego, bo jest bardzo młodą osobą. Bardzo się cieszę, że wokół siebie ma takich ludzi, którzy słusznie przekazują jej, że jej życie na pewno nie jest kosztem życia niczyjego. I ze swojej strony bardzo podziwiam panią Agatę. Myślę, że swoim życiem udowodniła wielu osobom, że determinacja, spełnianie marzeń, a także bohaterstwo, którym na pewno się wykazała, decydując się na to, by urodzić córkę, jest czymś wielkim. I myślę, że dlatego tak zachwycamy się jej życiorysem, że miała okazję podjąć tę decyzję i sama zadecydowała, że chce zostać bohaterką, bo myślę, że bohaterstwo to jest właśnie sztuka wyboru. Jestem ciekawa, czy wy znaliście tę historię, czy wiedzieliście o tym, jak wyglądało życie Agaty Mróz, że zmarła w tak młodym wieku i że dane jej było mimo wszystko przeżyć tak wiele. Czy widzieliście film z Olgą Bołądź i Michałem Żebrowskim? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie także, o kim właśnie ze sportu chcielibyście usłyszeć w przyszłości, bo wiem, że lubicie również takie odcinki. Odcinki biograficzne o sportowcach. Bardziej też od strony ich prywatnego życia. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, że w karcie znajdziecie playlistę z tymi sportowymi odcinkami, ale nie tylko, więc jeżeli macie jeszcze trochę czasu, to zostańcie ze mną. Być może czegoś nie widzieliście. A w przeciwnym wypadku zapraszam Was na mój kanał już niedługo, bo przyjdę do Was z kolejnym odcinkiem. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa!